Jest transmisja na żywo, słuchajcie, jesteśmy na drugiej wrocławskiej rajonowej a to do was przewożę. Nie ma żartu, przyjeżdżajcie za rok. Nie ma żartu, przyjeżdżajcie. Nie ma żartu, jest cudownie, wspaniale. To jest moja koleżanka Ola, która ma bardzo fajne pomysły czasami. Się śmiejemy. No i dlatego z nią jestem trzecim razem na pierwszym. Odpowiedz coś do Kika. Trzeba coś płacić. Na razie jeszcze bezpłatna opcja z mówienia do Kika. Od przyszłego jedziemy chyba. No, ruszamy z miejscowości Zbytowa. Znaczy, miejscowość Zbytowa nazywa nie, że Zbytowa. Zbytów. Zbytów. Nie zbywają nam. Mianownik Zbytów do pełniaczkowoczego Zbytowa i jedziemy w jedziemy, jest przed nami, mamy przed sobą mamy ostatni etap jazdy, przed nami jedzie Darek, który jedzie mikrobusem, jedzie mikrobusem i jest po porządkowi. Ale my R nie wymawiamy, bo na wypadku, więc wszystkie R działy. Masz jakąś literkę R w nazwisku albo w imieniu? Masz literkę R w nazwisku albo w imieniu? Nie, R. Mam, Magdalena Burczyk! Czyli, czy się nazywasz, bo raz się nazywasz Burczyk? Czy po Burczyk, czy Burczyk? Burczyk. Oficjalny komunikacji, zanim dojedziemy do budowa, musimy jeszcze coś zrobić. Ja pokażę. Zapraszamy, a w międzyczasie tak tyle sobie słuchać muzyki. O, a teraz drona mamy, nagieruje cię, kierujesz się. Transmisja się nam przekręciła. Jesteśmy po obfitym obiedzie w Szymankowie. Pyszny arbuzy, pyszna swojska kiełbasa. Ale w Szymankowie, ale nie wiem, czy zapamiętasz. To jest trudna nazwa. Pojadłeś sobie, jak widzę, tak, ryżek jest pełny. Ty już zjadłeś? Jak zwykle ponad normę. Więc ona teraz będzie ociekać sokiem. O, przyjechał nasz kolega, brat. Który brat? Brat Marek. Marek Letki. Witamy Marka Letkiego. On jest letki, my jesteśmy ciężcy. Marek jest letki. Letki, bo ja tu wiadu tutaj. To
jest organizator, ja chciałem przedstawić. Organizator ksiądz Jerzy B. Zapłaci, nie chce płacić. Ksiądz Jerzy B. Jerzy B. bez nazwisk. To jest bez nazwisk. To jest się podłączyć, wiesz. Bez nazwisk. To jest. A to jest kościół Szymonkowie, w tym, a tam są panie. A to jest Robert Grochowicz, mistrz świata w pokazywaniu logu. Ale to nie jest transmisja na żywo. Proszę bardzo, Piotr, ile kilometrów już przejechałeś? Co najmniej, 1503. Jechał 4. Ale człowiek mówi tylko 3 tygodnie. Myślę, że jego kilometry są niezliczone. Super. Jego mocy jest... Liczą się podwójnie. A powiedz, kiedy się nauczyłeś na lolkach jeździć, Piotrek? On się urodził w lolkach. Czy ty masz na imię Piotrek? W porządku, panie kierowniku, panie ruchu, panie ruchowniku, kierownicy. No. Świetny, kask jest obowiązkowy, proszę bardzo. Tutaj siedzi koleżanka, która sobie nie zapina lolek, bo nie pojedzie. Siostra chciała powiedzieć, nie koleżanka, i ciągle zapominam. Siostra powie miłe słowo radiosłuchaczom, znaczy tym telewidzosłuchaczom. Widać. Dzisiaj są Bożydara. Bożydara są dzisiaj imieniny. Ola. Nie, Ola jest zajęta swoim tym. Dobrze. Tutaj jest nasz mikrobus, znaczy bus, który nam wozi bagaże. Mój też wozi bagaż, pełną walizkę rzeczy wozi. Dobrze, tu mamy Grzesia, który ma najlepsze tereny lolkarskie w Polsce. Idziemy do Grzesia. Grzesiu ma najlepsze tereny lolkarskie w Polsce, dlatego jest najlepszym mistrzem. O, ja koło Grzesia sobie stanę też. No właśnie, ciągle się chwali, że jest najstarszy. Ja już będę powoli kończył, bo mnie zostawią tutaj prawdopodobnie, albo będę w klapkach zasuwał. Ale jest szansa, bo ksiądz Jerzy jeszcze... Coś jeszcze chcesz powiedzieć? Ja nie! Jak to? A nie, dlaczego nie? Niech to tylko moja żona zobaczy, że mi siostra logi doprawiła. To będzie w filmie cenzuralnym. Chyba wyłączę. A to wszystko się nagrywa. Tutaj część lolkarzy się wyalienowała i za płotem sobie zapinają lolki. Proszę bardzo. Na dwóch spektaklach. To jest tak. Nagrał, tu mamy. Będziemy się ostatać na filmie, jak już wrócimy, bo nie wiem jeszcze gdzie i kiedy. Myślę, że przed następną pielgrzymką. To trochę tak jak warszawska pielgrzymka. Zdjęcia się pojawiają w grudniu. Chciałem zareklamować. Czy to jest tutejsza specjalność? No może na końcu. Przemek. Dajże już wreszcie święty spokój. Miej się kupić za robotę, a nie tak tylko cały czas ci boję gadu. Do roboty, gościu, tutaj trzeba zabezpieczać przejazd. To mam kabelek znaczy. Ja mam zabezpieczać przejazd? Tak. Jesteś ogarnięty na rolkach, powinieneś tutaj się kupić. Pozdrawiam wszystkich. Ja pokazuję z drona całą grupę. To jest taki mój dron, trochę tańszy. Ale uśmiechamy się. Ania, pani Jadziu, pójdźcie do zdjęcia. Idę już. Amelka, Weronika. Idę. Normalada. Nie, chodź, Piotrze. Bo ja już nie mogę tak długo puszczać. To podejrzanie wygląda. No uważaj na mnie. No tak. Ja wiem, przed kim stanął. Mam wolny kij. Ale ja mam zmienić, żeby mógł się zobaczyć. Będzie dni. To wszystko! Ksiądz Jerzy filmuje, znaczy ksiądz Jerzy fotografuje naszą grupę do gościa niedzielnego. Do takiego gościa, co wychodzi w niedzielę. Tego, co dzisiaj wychodzi. Bo nie, bo to jest gość strachliwy, bo niedzielny. Bo jakby był dzielny, to ten. Przygotowani tak jest. Siostry i bracia porządkowi przygotowani do akcji, powłączane mają te komórki swoje, torebki oczywiście. Wszystko jest połączane. Tak, tam mamy. A tu i wy. Zróbcie przejazd. Puszczamy busa. To jest mój ulubiony Darek.
Proszę, a tutaj te siostry już ruszają. Ja może kawałek pojadę, bo tak to sobie rozumiem. Siostra oczywiście nie może się z telefonem rozstać. Ale oczywiście pielgrzymka to nie tylko sprawy materialne, to przede wszystkim sprawy duchowe. Ja teraz transmituję podwójnie na żywo, więc mogę się gubić, znaczy mogę co drugie słowo mówić, więc proszę się nie śmiać ze mnie. Bo nie wiem, czy mówić do mikrofonu, czy mam mówić do mojego telefonu, czy do kinga, czy do przewodnika, nie wiem, bo pobudziłem się totalnie, ale dobrze. Pielgrzymka, jak powiedziałem, to nie tylko przeżycia materialne, czyli obiady, ciasta, to przede wszystkim przeżycie duchowe. Dzięki temu, że łączy nas wspólna pasja, że łączy nas wspólna wiara. Możemy stanowić jedność, możemy pokazać naszym przykładem, jak świetnie można się bawić i jak świetnie można się modlić. Ja może już nie będę więcej mówił, bo to jest dosyć nudne. W każdym razie zapraszamy Was na pielgrzymkę. Ja jestem tutaj drugi raz, jest to druga pielgrzymka, więc byłem na wszystkich i jest to naprawdę fantastycznie. Wrocław jest pięknym miastem. Wszystkie po drodze miejscowości są piękne. I Częstochowa, do której jedziemy, przywita nas na pewno bardzo, bardzo, bardzo wspaniale. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Teraz pokazujemy całą pielgrzymkę od tyłu. Pielgrzymka się pokazuje od tyłu. Nawet kocowy wariatu. Ja niestety jestem cały czas na pierwszym planie, to nie jest celowe, ale ja tak mam, no, mistrz pierwszego planu, co tu dużo mówić. Cofam się. Prosimy o machanie do kamery. Z transmisji na żywo możemy oczywiście zrobić film, który będzie później do nabycia za rok na następnej pielgrzymce wrocławskiej. Jeszcze nie wszystkich pokazałem. Jeszcze próbuję pokazywać tutaj kilku pielgrzymów, siostry i braci, którzy są z tyłu, ale to oczywiście nie znaczy, że są mniej ważni. Raz się przedstawi. Czego szostnika? Grzegorz. To mamy już kolejnego Grzegorza. Mamy tutaj Grzegorza, dwóch Grzegorzy. Tak jest. Czekamy jeszcze jakiś par imion. To jest Monika. Do Moniki nie mamy nikogo dopasowanego. Cześć. Nie ma drugiej Moniki? Nie ma. Ale Monika jest tak świetna, że za dwie osoby nam wystarczy. Nie wiem, czy doprowadzić kolejną Monikę. Tak jest koniecznie i to jeszcze na tej pielgrzymce. A Przemek jest w ogóle fantastycznym rolkarzem. Tak. Ola chłonie zapachy łąki. Ola chłonie. Chłonie. Chłonęła już, nie ma już zapachu. Przemek jest bardzo chętny. Bardzo chętny jestem, ale mikrofon nie ma takiego pasma przenoszenia do mojego głosu. W związku z powyższym nie będę śpiewał. Może ja mam jeszcze ustawiony głos, gdzie się pójdę śpiewać na miękko. Jedno solowe. Jedno jeszcze wróć. Kabel idzie, to już jest. To kabel jest jak w zdjęciu. A jak kiedyś sobie zrobiłem taki numer, że włożyłem kabel, nagrywałem, to się nie zrobił. On wyłącza. Tak. A teraz jest na żywo transmisja? Nie, ja nie lubię na żywo. A mogę zrobić. Może lepiej, bo to że... Ale to ja zrobię tak. Żeby nas świat zobaczył, słuchaj, bo to wtedy wiesz. Się wyświetla i wtedy ludzie to są gdzieś daleko. No i co jeszcze tutaj mamy? Spokojniejszą coś pielgrzymki. Piękna trasa, piękne widoki pokazujemy. No teraz akurat mamy. Proszę bardzo, jakie widoki. Pola, piękna polska wieś. Nie jeździmy do Hiszpanii, nie jeździmy do Portugalii, nie jeździmy na Wyspy Kanaryjskie. Jeździmy do Szymankowa. Pokażemy jeszcze samochód, który wyjedzie nam bagaże. Nie jedzie nic, mogę się. Czekamy na samochód, który wiezie bagaże. Tak, i tutaj pan kierowca, fantastyczny facet, jadł z nami obiad też.
cały czas pilnuję, żeby te bagaże nam nie wypadły. Tutaj brat Wojtek, który debiutuje na pielgrzymce, jest łyżwiarzem i wybiera się do Szwecji na łyżwy, na zamarznięte jeziora, tak mi powiedział jakiś czas temu. To jest świetny pomysł, kupujcie ten pomysł. Rewelacja. No i jeszcze do przodu. Znowu. Tradycyjne ujęcie z drona. Uwaga. Co tu się dzieje? Halo. Tradycyjne ujęcie z drona. Nie wiem, jak to będzie widać, bo ja nie widzę tego. Nie widzę, co tam widać. Ale coś będzie widać chyba. No to na żywo leci. To że leci na żywo. I ostatnie ujęcia. Ziemia obiecana jest. I tu masz daleczkę. Razem z Karolcią, brawo! Pokazujemy całą naszą pielgrzymkę. A z przodu Paula, spróbuję ją pokazać. Nie dogoni jej na pewno. I tu mamy naszych porządkowych w pierwszym szeregu. I samochód pilota, Paula. Brawo! I kończymy transmisję na żywo.